Najnowsze wiadomości. Gdzie są owoce i warzywa? 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 Trzeba wezwać na ratunek detektywa Surówkę. Trzeba wezwać na ratunek detektywa Surówkę! Na początku musiałyśmy wymyślić, była kartka i musiałyśmy narysować taki jakby komiks ze słowami i z tym, co tam miało być w tym filmie. Dawno temu w Egipcie były sobie piramidy. Ale te w Egipcie są bezużyteczne. To są stare grobowce faraonów. A możemy coś ciekawszego? To chodzi o to, że animacja jest bardzo bliska temu, w jaki sposób dziecko się bawi. Tak naprawdę właśnie robienie filmów animowanych jest bardzo bliskie temu, w jaki sposób dziecko bierze sobie do zabawy misia i opowiada z nim historię. Opowieści na talerzu. Opowieści na talerzu. To są historie, które się cały czas rozgrywają w czasie, więc właściwie tylko jakby przy naszej lekkiej pomocy, takiej technicznej, żeby wytłumaczyć dzieciom, jak to zrobić, żeby to po prostu zarejestrować na aparacie fotograficznym, to dzieci bardzo płynnie w to wchodzą. A potem musiałyśmy pstrykać te zdjęcia, żeby była animacja. Przyjemne było udawanie głosów. Jestem detektyw Surówka. Idę po śladach z owoców. O, co to za domek? O, owoce! Chyba trafiłem na właściwy trop. Co to za jakiś dziwaczny stwór? Ja złapię cię, ty złoczyńco! Ha, ha, ha! Jestem słodziak, niepokonany złoczyńca. Zabrałem wszystkie owoce i od dzisiaj wszyscy będą jeść tylko słodycze. Nie pokonasz mnie nigdy. Mam cię! Aresztuję cię, dopóki nie zjesz brokuła. Koniec! Ja jestem drugim pokoleniem urodzonym w Nowej Hucie. To znaczy moja mama się urodziła w Nowej Hucie. Mój tata się urodził w Nowej Hucie i ja się urodziłam w Nowej Hucie. Postanowiłam sobie w 8 klasie podstawówki, że będę dziennikarzem. I ja próbowałam bardzo różnych rzeczy i w końcu jeden taki mądry, starszy dziennikarz powiedział mi, ale ty powinnaś pisać o tym, na czym się znasz. Ja mówię, no ale na czym ja się znam? A gdzie mieszkasz? Powiedziałam, no w Hucie. On powiedział, to jest świetny temat. Pamiętam, że spędziłam bardzo dużo czasu, ponieważ wiele osób, które pamiętały budowę Nowej Huty, opowiadało mi, że kiedy wywłaszczano rolników pod budowę Nowej Huty, to za ziemię, za ojcowiznę, za dorobek całego życia płacono bardzo niewiele i że to starczało na zegarek. Z tych moich poszukiwań, tak samej siebie tak naprawdę, własnej historii, nazbierało się mnóstwo tekstów o Nowej Hucie, reportaży. Tak powstała książka Baśnie z bloku cudów. Wiedziałam, że Krakowskie Biuro Festiwalowe chce rozszerzyć projekt stawiania ławek literackich na Nową Hutę. No więc ja kilka nazwisk podałam, natomiast w życiu się nie spodziewałam, że ja sama jestem brana pod uwagę jako potencjalna plakietka. Na tej plakietce jest kod, który można zczytać telefonem i wtedy można usłyszeć, jak telefon, to znaczy nie telefon, tylko lektor czyta fragment mojego reportażu o kobiecie, która była suwnicową w Nowej Hucie na kombinacie, a która oprócz tego nocami na tej suwnicy pisała wiersze i libretta do oper. Natomiast wiem też, że ta ławeczka jest w użyciu. Ma dobrą lokalizację, muszę przyznać. Jest blisko przystanku autobusowego, więc zdarza się, że ludzie sobie tutaj po prostu przycupną, czekając na autobus. Czasami jak przejeżdżam tędy na rowerze, no to właśnie widzę, że ona jest w użyciu, że ludzie sobie tu wygodnie siadają i to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Nowa Huta Team, dzisiaj świętujemy swoje 4 urodziny z okazji 1 kółka nad zalewem. Cieszymy się, że jest nas tak dużo. Od 4 lat swoje urodziny świętujemy. Dla tych, którzy nie mogą biegać, albo którym ktoś musi pomóc, żeby z nami przebyć symboliczne kółko. Jest dzisiaj z nami Tomek. Tomek jest jednym z nas,
Kaczmarek jest mieszkańcem Nowej Huty. Tomek ma 26 lat, urodził się z rozszczepem kręgosłupa, niestety on przebiec nie może. Ale rodzice mu z tym pomogą. Jeżeli ktoś ma ochotę rzucić grosik do puszki, pieniądze przeznaczone są na rehabilitację dla Tomka. Słoiki soków i słoiki ogórków robiła mama Tomka w podziękowaniu, że dzisiaj jesteście tutaj z nami. Dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym za pomoc dla Tomka i za ten wspaniały bieg. Dziękujemy.